Część druga, rynek Grajewo, niedziela, 20 października. I tutaj mamy pawiki indyjskie. Tutaj białe indyjskie pawiczki, też ładne. Po 100 zł para, tutaj boki, czarne, nie ma właściciela. I tutaj mamy rzeszowskie chyba para. No, rzeszowskie. I tutaj jeszcze kotleczka. Ta mieszanka różna. Cześć. Wiesz, idzie nagrywać, zaraz nagra cyla. 150 zł za łeb. Rybeczki mamy. Kurczan. Maściuchy. Mybeczki po 150 sztuka, tak? Cenę ile chcesz. Stawiaj cenę. No ja mogę ustawić. Po 50 ty zara nie będziesz miał. A ty chowasz? Chowam. Buraki, takie duże, gołębie. On potrafi więcej jak kilogram mieć. Tak to oni wyglądają. Pączkowe. Pawiczki. Cześć. Po ile te pawiki czerwone? 40. 40 zł. A bociany? 50. A winerki? 50. 50. Zimno trochę, nie? Rano mróz był. U nas dużo. No. Szyby były pozamarzane w samochodzie, no. Więc... Proszę. Chowaj. Trzeba to. Tutaj mamy wije. Naweczka biała. Wije to chyba para jest.
Podstawa. Takie tutaj mamy podstawę. Co szukamy, panie kolego? No, tak jak ten. Pocztowe. I w jakiej cenie masz? Po 10 zł. Po 10 zł? Tak. Jest jedna Rumunka. Tak. Samiczka. Tak? Tak. To samica Rumunka. Tak, Rumunka. 50 zł. 50? 50 zł to jest. Rumunka. Z adresem, z szyfem. Tak. Tutaj hodowcy mamy z Litwy. Tutaj ptaszki te przywieźli, Litwini. Także teraz idzie u nich. Krzywacze były, już nie ma, rozebrane. Widzimy, bije. Para mają. Cześć hodowcy z Litwy. Po ile masz te bije? Kiekusz? No. 120 za para. 120 para bije. A te kaczuny po ile masz? 200. 200 zł para, tak? Tak. 200 zł para kaczony rostowskie. Żółte i... Sini, ja też 200. Tamte też 200. Na koronkach. Ale co, no też ładno. Za 500 zapłacić. No. Chciałem dokupić jeszcze jedno. I berlińskie. A berlińskie po ile masz? 400 para. 400 zł para. Berlińskie 400 zł para. Hodowcy z Litwy tyle sobie życzą. No nawet ładne są, muszę powiedzieć. Także. A ta wołożanska? Wołożanska 150. 150? Tak. 150. To pocztowe. W jakich cenach masz te pawiki? W jakiej cenie? No, te na czarnych przykład. Różne ceny. Te na czarne to w jakich cenach? Kupujesz, czy chcesz tylko się dowiedzieć cenę? No ja tu... Jak będziesz kupował, to ci powiem cenę. Ja to, wiesz, wystawiam. A ty tylko, że tyle, że się dowiesz. Tu pocztowe mamy. Ale jeszcze
Także niektórzy, jak się kupuje, to mówią, powiedzą cenę, a jak nie, no to nie mówią. Także widzicie, jak niekiedy jest, nie? Ale jest jak jest, jest dobrze. I tutaj budynki czerwone. No. To jasne. Bociany. Nie, ja mam 2000 Bociany łączyńskie. Twoje te bociany? I po ile masz te łączyńskie bociany? Łączyńskie to ja jak tym 8 dych za parę, nie? No 80 no. Para łączyńskie. A te po jasne? A jasne po 30. Po 30 zł jasne. A cena jest do zdobienia. No. I po ile ich masz te? Po 100 parka. Po 100 zł para. Jeszcze dwie pary są. Żółte i czerwone. No bo oni muszą aż przypieszyć przy tym. Oni niekiedy w drugim roku to dopiero. Bo tak to niekiedy z początku to ciemne są, nie? No żółte i czerwone, no ładne są, nie? I tutaj mamy wydymy. No ładne, ładne, muszę powiedzieć. To teraz to pan się stara, coraz no. To ładniejsze ma. No. Nie, to ja najbrzydsze teraz wynoszę. Nie no. Najładniejsze to się będzie wynosić dopiero lutym. Jak ja u ciebie najbrzydsze wykupiłem, a teraz najładniejsze masz, nie? Dzięki. Dobry bajer nigdy nie jest zły. No. A ten blamwindry w jakiej cenie masz? 4 dychy. Para? 1. 40 zł. Sztuka to tegoroczna, nie? Tak, wszystko tegoroczne. No. I bydymy też ile? 40. To jest sztuka? Tak. 40 zł sztuka. Indianiny? 150 parka. 150 zł ta parka. Indianiny. I tutaj chyba wydymki te trochę droższe. Po stówce. Te po stówce, nie? Także. Jak dzisiaj ruch? Co? Jak co tydzień. Jak co tydzień, nie? Tu cię potem i tak puste klatki, nie? Na razie się sprzedaje po no. Nie przyjdzie, że krowi na rynie kupułem. No. Po pozdrowieniach no. Padłam. Słyszeli pozdrowieniach padła. No, dziękuję. Rozmawiam z nim? Nie. Jakie ciebie ma podanie? O, sztuka, o! Co? Jak to się nie opatrzy do kowa, tak? Ile karma kosztuje na bicu? Trzeba kupować pszenicę albo owce. Aha, żytem, tańszym. O! Ten jest i to żerdzi, i tu dobry. Nie wiem. O, tu wiem. A jeden jest to taki. Dobrze, z Litwy mamy. Jak tam na wolę? Dobrze. Pomer muchę pierdolę. To jeszcze hodowcy z Litwy. Wiesz wszystkich kurskich, nie chcesz? Nie. Nie chowam tego. Nie trzymasz tak? Nie. I w jakiej cenie ich masz? Co? W jakiej cenie to masz?
tobie po 10 zł było to wszystkie. Po 10 zł te? Dla mnie po 10 zł podaję po znajomości, ale nie... Po 10 euro. No. A te kaczuny po ile masz? Co? Te po ile masz? Te 200 czerwone. 200, tak. A te? Takle. Takle? 80. 80 zł para. A te bije? Te stówka georgierskie, te 200. 200 zł to są. Nie to pocztowe pomagają. No, te to się popatrzy. To jeszcze można by było wziąć, nie? Ewa. Wiesz, oni wysokolotni, bardzo dobrze lata. No. I karmi mamki bardzo dobre. Ja ich trzymam dla mamki. Tutaj mamy białopieczne. Para. Też ładne, przyjemne ptaszki są. Jasne. Te białopierśnie w jakiej cenie masz? 200 zł. 200 zł. Te jasne? 40. Jasne, po 40 zł. Barwne ołówki. Tak to wyglądają. Te barwnogłówki w jakiej cenie masz? 500. 500? 500 zł. Para czarnych. A ta czerwona? 300 zł ta czerwona. A Krymek? Krymek 250. Samczyk? Tak. Krymek 250. Tak to on wygląda. I tutaj mamy żółte barwnogłówki. A te żółte? 250. 250. I wywrotki mazurskie po ile? 600 zł. 600 zł para? 600 zł para. No ceny jak ceny, nie? I co Ewa? Droga, tanio dla ciebie? Zależy jak się patrzy. No. No, za piękno trzeba płacić, no. Jest takimi, to możesz tańczyć, nie? No, na ramiona. I tutaj pocztowe. Staropolskie. Tutaj mamy gołąbki. Tak one tutaj wyglądają. No i tutaj już mamy meweczki.
ładne, lepszej klasy. Nie mamy szejki. A meweczki w jakiej cenie od pana? 400 para. 400 zł meweczki para. A szejki 700 para. Szejki 700 zł para. Także ceny. Niekoniecznie, wie pan. 700 zł. Ja z pierwszego roku miałem 9 modów, z drugiego roku 7 modów. Czy dla mnie to... Ile ona by kosztowała? Kurwa, dałem za nią 400, daj 300. Trymaczki. Mało kto chowa czarne szyjki. Mało jest takie. Tutaj. A te krymki? 700 para. 700 zł para krymy. Za metr? No kurwa, no 300. A ten? Ten czarny ile? Samczyk. A jaka cena jego? 300 zł. Idzie targowa. Mało kto chowa czarny. Sztuka czy para? Para 350 berlińskie. No ja. Tych 300 białych. Te białe 300. No. O, omskie stówkę. Samiczka. A berlińskie 350 para. Kończymy część drugą i zapraszamy na część trzecią.